Witam w kolejnym odcinku serii Elite. Jest to bodajże trzeci odcinek. No i czas trochę polamić. Miałem z dwa dni przerwy i oczywiście zapomniałem, jak się to obsługuje wszystko. Okej, może znajdźmy na początek jakąś misję do zrobienia, gdzie tu się szuka. Przydałoby się zapłacić te kredyty, kary. W ostatnim odcinku troszeczkę. Złamałem prawo. A co tutaj się robi? Dobra, support service, starport service, co tu dają? Tak mniej więcej się zorientowałem, że na początek to lepiej chyba jakiś... wiadomości przenosić. Potem zmienić statek z jakąś ładownią i towary. Śmigać między planetami, stacjami. Misje, co my tu mamy? Nic nie mamy, bo pewnie reputacji nie mamy. Pani kochana. Jakiś pojazd mamy. Można sobie pomalować, ulala. I w różnych językach. Okej, tylko to grubą kasę kosztuje, no dobra. Wypadł mi stąd. Mój wygląd zapewne, tu też sklep. Zablokowane przez anonimowy protokół. W sensie co, muszę coś zapłacić? Już spoko. No i od razu dali mi się ponaprawiać. Ale jakie to małe fiutki są. Nie zapłacisz to. Właśnie kuriera, zabawa w kuriera. To trzeba się pobawić na początek. Gdzie ta Orna jest? Ja się pytam. A ja jestem gdzie? Water Giant, tak? W sumie niedaleko, niby. O matko.
Ile wspominam tą planetę. Chyba, że to jest jakaś inna. Dobra. Ja to wziąłem. Bierzemy i lecimy. Trzeba się nauczyć. Auto launch. Niech będzie auto. Jak dają, to się bierze. Czyli zielone jest po prawej. Tędy wylatujemy, a czerwone... No logiczne. No... Ta. To lecimy. Trzeba odlecieć kawałek, żeby się nie przypieprzyli. Chyba starczy już. Dobra, teraz sobie chętnie przypomniał, jak się włącza. Nawet trafiłem za pierwszym razem. Teraz wlecę w jakąś planetę, znowu zacznę się przypalać czy coś. Nadal tego nie rozkminiłem. Gdzie mam następny punkt skoku? Bo ja nie kumaty jestem. Dobra, spójrzmy może. Deliver Shodan Hop to Orna system. Aha, czyli ja już jestem. Czyli muszę to zaznaczyć. Dobrze myślę. Dobra, to pokręciłem się w kółeczko.
Cieszę się, że zaczynam trochę ogarniać już tą grę. Ktoś w komentarzu napisał, że już ma 500 godzin za sobą. Jeżeli to oglądasz, to pozdrawiam ciepło. I zazdroszczę tych 500 godzin. Kawałek życia spędzony w kosmosie jak nic. Może w wirtualnym to się też liczy w sumie. Ciekawe, co tutaj zielone jest. Ale na razie idę. Idę. Lecę tą kasę zarobić na tym kurierstwie. Jakiś statek zanabędę. I się będzie towary śmigało, tak jak wspominałem. Ciekawe, kiedy jacyś piraci mnie zaatakują. Niedobrzy. Bo się na pewno tego doczekam. Kolej zwalnia, a nie przyspieszasz. I co, przeleciałem. Chyba przy planetach się pewnie szybkości nabiera. To dzisiaj będę miał naukę. Jak nie przelecieć przez punkt docelowy. Trochę się pękam, przyspieszyć. Tak zakładam, że pewnie w lepszych statkach będzie można zamontować jakieś moduły, które będą to w pełni automatycznie robiły. A na razie trzeba się na wyczucie nastawić. Teraz nie powinienem przelecieć. Może wolniej się nie da lecieć. Już za chwileczkę, już za momencik. Jeszcze tylko jeden kwadracik. I będziemy. No dajesz, ojciec. No. Zastanawiam się, jak tutaj wywołać bazę. Aha, to jest to. Okay.
Docking request granted. Zwolni. Będzie autodokowanie, tak? To fajnie. To lubię. W końcu taka technika, ja muszę wszystko sam robić. Piękna jakaś planetka. Teraz pytanie. Czy ja muszę na dół zjeżdżać? Czy mogę oddać bez wjeżdżania? Complete. Tak. Dziękuję, dziękuję. O, 31 000. Gdzie to? Gdzie to? Tutaj, ta. O matko. Trochę tego jest. Chyba tu muszę. Czekaj jeszcze raz. Szachur. Archeasport. Gdzie ten niby Archeasport jest? Się pytam. To jest planeta. Archeaspor. Może jak dolecę na miejsce, to się coś pokaże, ale coś mi się nie chce wierzyć. Chyba że to na planecie się ląduje. Dobra. Chyba że jak zwykle źle patrzę. Jak to się na dół bierze. Kurde, nie kapuję tego. Teraz powinieneś mi pokazywać całą trasę. Dobra, lecimy.
będziemy się wygłupiać. Czyli co, żeby wystartować, i tak musimy zjechać? Ciekawe, kiedy deżygał tą piosenką, melodią. Ta, 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 ta. Dobra, ustawmy się wstępnie. I lecimy w stronę szacha haurarara. Szarura. Za szybko. Mandat dostaniemy. Ciekawe, czy wachy mi nie zabraknie. Może być ciekawe. Aha, nie mogę skoczyć, gdyż nie ma paliwa. No jaki zdziwiony jestem. Czyli jak mnie mam, trzeba to podzielić na małe kroczki. Czyli zatem musimy niestety chyba do tego Wolfa lecieć najpierw. Tylko jak to zrobić? Tego to już mi nie mówią. Mam chyba zaburzone 3D w tej grze. Czyli to się klika tutaj, żeby tutaj? Okej. To gdzie tym razem? Dobra, lecimy. Co mnie tam anarchia interesuje? Sklepią mi tyłek i tyle. Tak przynajmniej rozumiem. Czyli lepszy statek też umożliwia dalsze skoki. A tak muszę śmigać między galaktykami. Dobra, to teraz gdzie następny skok? Bo ja tu chyba mam iść do Szachura, dobra. Czyli teraz tutaj. Chętnie bym zobaczył. Albo dobra. Przypuszczam, że gdzieś muszę zatankować. O może. Ja do góry, a to do domu. Gdzie ten punkt jest? Tutaj, o. Frameshift drive charging.
Jedziesz maleńka, jedziesz. O kuźwa. Nie to wcisnąłem. A się już przypalam. Dziwne to jest, jeszcze tego nie ogarnąłem. Czemu ja się przypalam? Dobra, odlatuj mi stamtąd. Chciałbym zobaczyć, czy gdzieś tu się da zatankować. O, nic tu nie ma. I co tu mi niby podpowiada, że mogę już na szachura lecieć? Czy jeszcze nie? To w teorii doleciałem, tylko teraz muszę wyczaić, gdzie ja mam wylądować. Będzie kolejna misja zaliczona. O kuźwa. Jakieś słoneczko. Dobra. Tak, do tego portu mam iść? Archiasport. No. To spoczko. Trzeba by się kiedyś pozajmować tymi niezidentyfikowanymi rzeczami. Ale na razie bawię się w takie proste zarabianie kasiory. Dolecimy, oddamy i zakończymy ten odcinek, który chyba jak na razie w sumie nie był taki tragiczny. Nigdzie nie przywaliłem, mandatu nie dostałem jak na razie. By było idealnie na koniec, jakbym nie przeleciał tej stacji. Ach, ten kosmos. Mnie tam trochę to przeraża, taka pustka.
Dajesz ojciec czadu mu. Starzeje się, zanim tam dolecę. Normalnie zacząłem hamować jak w Transim World za wcześnie. Ciekawe, czy ta planeta mnie nie przyspieszy jakoś. Kurde, jakieś komety fruwają. Ciekawe, czy jakiegoś obcego spotkam kiedyś. Usłyszałem, że tu są jakaś rasa obcych. Zresztą wypadałoby trochę poczytać. Ale w sumie lubię tak na ślepo grać i samemu się uczyć. Co prawda, to się na ogół chyba słabo ogląda. No ale cóż. Tak wygląda, jakby się dało na tej planecie wylądować. Prędkość mamy dobrą, tylko odległość słabą. Ale jak to mówią, blisko coraz bliżej. Coś leci. Daje po oczach. Ciekawe, czy to był inny statek, bo raczej nie kometa. Dobra, ale zaraz będziemy lądować. W końcu. Piękna kostka. Dawaj mi tutaj. O Boże, parę metrów mi zabrakło. Kobieto. Tradycyjnie lądujemy z automatu. Jak już się naumiałem, jak to robić. Czyżby inna muzyka była? Chyba walc wiedeński tym razem. Ta. Dobra, chowamy się do hangaru. Oddajemy zadanie. I lecimy w Kimę.
Welcome. Ja tylko chciałem oddać i się zapytać, gdzie moje pieniądze za las. Normalnie reputacja mi rośnie jak na drożdżach. Ciekawe, gdzie tu się statki kupuje. Tak bym zobaczył na koniec. Tylko tutaj to chyba za realną kasę się kupuje. Nie ma czegoś dla ludzi. To wszystko za prawdziwą kasę, to niech mnie podcałują w trąbkę. Może jakiś surowc. Kurde, fajnie, będzie mieć statek handlowy. I tak na kursach sobie pozarabiać. Na kursach na giełdzie i na kursach między planetami oczywiście, czy tam stacjami. Czyli muszę jakąś planetę znaleźć, czy stację, gdzie statki sprzedają. Z tego co kojarzę, gdzieś czytałem. A to co to? Malowanie. Lakier przytegowałem. A masz, ojciec, masz. Aha, czyli mam komputer do dokowania, dlatego pewnie automatycznie ląduje, rozumiem. Nic tu więcej nie ma. No dobra, ale to już z tego miejsca do innego polecimy w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że nie wynudziłem za bardzo. No i zapraszam do śledzenia kolejnych odcinków. Hej.